Spotkanie z agresywnym psem bez smyczy i kagańca to zawsze stresująca sytuacja, która może wywołać strach i niepewność. Jednak istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc Ci poradzić sobie z taką sytuacją i uniknąć potencjalnego zagrożenia. Oto 5 sposobów, jak zareagować, gdy spotkasz agresywnego psa bez smyczy i kagańca. Zachowaj spokój. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zachować spokój. Psy są bardzo wrażliwe na emocje ludzi, więc jeśli zaczniesz panikować, pies może poczuć się jeszcze bardziej zagrożony i agresywny. Postaraj się oddychać głęboko i spokojnie, unikaj gwałtownych ruchów i mów do psa spokojnym, ale stanowczym tonem. Pamiętaj, że pies może wyczuć Twój strach, więc staraj się go kontrolować. Nie patrz psu w oczy. Bezpośredni kontakt wzrokowy może być odbierany przez psa jako wyzwanie lub groźba. Dlatego unikaj patrzenia psu w oczy i skieruj swój wzrok w inną stronę. Możesz spojrzeć na ziemię lub na horyzont, ale nie odwracaj się plecami do psa, gdyż może to zostać odebrane jako zachęta do ataku. Nie biegnij. Bieganie może wywołać w psie instynkt łowcy i zachęcić go do pościgu. Dlatego niezależnie od tego, jak bardzo chciałbyś uciec, postaraj się tego nie robić. Zamiast tego, powoli się cofaj, nie odwracając się plecami do psa. Jeśli pies zacznie cię śledzić, zatrzymaj się i poczekaj, aż straci zainteresowanie. Użyj przedmiotu jako bariery. Jeśli masz przy sobie jakiś przedmiot, taki jak torba, parasol czy kurtka, możesz użyć go jako bariery między tobą a psem. Trzymaj przedmiot przed sobą, aby stworzyć dystans i ochronić się przed ewentualnym atakiem. Pamiętaj jednak, aby nie rzucać przedmiotów psa, gdyż może to go jeszcze bardziej rozzłościć. Zgłoś sytuację odpowiednim służbom. Jeśli sytuacja wymyka się spod kontroli i czujesz, że jesteś w niebezpieczeństwie, nie wahaj się zadzwonić na policję lub do odpowiednich służb, takich jak Straż Miejska czy Schronisko dla Zwierząt. Poinformuj ich o zaistniałej sytuacji, podając dokładną lokalizację i opisując psa. Może to pomóc w uniknięciu potencjalnych zagrożeń dla ciebie i innych osób. Pamiętaj, że każdy pies jest inny i może reagować na różne sposoby. Dlatego ważne jest, aby zawsze zachować ostrożność i zdrowy rozsądek podczas spotkania z agresywnym psem bez smyczy i kagańca.